na druki i hafty, na odzieży. Chcesz logo firmowe, grafikę, zdjęcia? Przyjdź do nas. Tomat Timp. Usługi dla firm i osób prywatnych. Nysa, Podzamcze. Telefon 666 818 199. Jest czwartek, 11 sierpnia, Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie. A w wiadomościach zobaczymy. Jest skarga na decyzję gminy. Czy nie obawia się pan, że te rodziny wystąpią do sądu administracyjnego i wygrają z gminą? Wystąpić oczywiście mogą, to jest takie jest prawo tych rodzin, natomiast moim zdaniem nie wygrają, ale wszystko w rękach sądu. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Na litość boską, ta granica bezczelności musi jakaś być, panie Walcza. Jakaś granica bezczelności, proszę pana, ja pana tu zaraz prowadzę, proszę pana. No troszkę weszło takich elementów folkloru, który tu często w Nysie się pojawia. No niestety takich dyskusji uważam, że nie sprzyjający samorządowi naszemu. No, za dużo rzeczy się robi politycznych czasami, ale między tym było dużo takich ciekawych uwag z różnych stron. Amerykańska klinika serca w Nysie do zamknięcia. I niech pomyślą ci na górze, żeby co mają zrobić, żeby taki właśnie szpital został. Z takimi ludźmi, z taką opieką, ze wszystkim. Mamy jedyną w województwie i na razie zdaje się jedyną nawet w stosunku do sąsiednich województw salę hybrydową. Mamy najnowocześniejszą salę operacyjną w tym województwie. Na apel mediów w sprawie zaskarżenia decyzji gminy dotyczącej odmowy przyznania nyńskiego bonu wychowawczego odpowiedziały dwie rodziny. Na razie na złożenie odwołania zdecydowała się jedna z nich, druga w obawie przed naciskami z racji tego, że jeden z rodziców pracuje w placówce samorządowej, ciągle się zastanawia. Kordian Kolbiarz przed kamerami jest pewny swego, ale prawdopodobnie to jedynie strategia wizerunkowa, bowiem sprawa ta może być poważnym problemem dla burmistrza. W ocenie niezależnych ekspertów gmina nie ma szans wygrać tego sporu prawnego. Czy nie obawia się pan, że te rodziny wystąpią do sądu administracyjnego i wygrają z gminą? Wystąpić oczywiście mogą, to jest takie jest prawo tych rodzin, natomiast moim zdaniem nie wygrają, ale wszystko w rękach sądu. Przypomnijmy, że magistrat odmówił przyznania świadczenia dla osób z tak zwanej drugiej kategorii wnioskodawców, tłumacząc, że nie ma na to pieniędzy. Mimo że kiedy wnioski były składane, pieniądze jeszcze były. Gmina wstrzymała decyzję do czasu, gdy nadwyżkę środków z puli dla dzieci przeznaczyła na inne wydatki. Zapewniliśmy dostęp do bonu wszystkim, którzy spełniają definicję pierwszeństwa. Rzeczywiście, zostało nam ponad 1 000 000 zł, które mogliśmy wykorzystać do bonów, jednak decyzją Rady było to, że dokładnie te 1 050 000 zł przekazujemy na tworzenie miejsc pracy, czyli na stworzenie centrum mandatowego. Jeśli gmina sprawę przegra, otworzy to drogę do bonu dla osób ze wszystkich kategorii wnioskodawców, bez względu na to, czy rodzice dziecka pracują na umowę o pracę, czy są zatrudnieni w innej formie. Da to także prawo osobom samotnie wychowującym dzieci. Finans polecany są. We wtorek odbyły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta, na którym planowana jest budowa galerii handlowej. Dyskusja trwała ponad 3 godziny. Padały argumenty, były brawa. Pojawiły się nawet elementy wyjęte wprost z politycznego wiecu. Na litość boską, ta granica bezczelności musi jakaś być, panie Walcza. Jakaś granica bezczelności, proszę pana, ja pana tu zaraz prowadzę, proszę pana. Niezawodny mistrz politycznego konfliktu poseł Janusz Sanocki udowodnił, że nadal jest w formie, bowiem tupał, sapał i pokrzykiwał. Nie obyło się także bez zapowiedzi procesów sądowych. Pan jest skazany, oszustem, pan tu zasiada. Za to pójdziesz pan do sądu. Panie Kabunda, proszę, niech mnie pan
pozywa. Oczywiście. Ale proszę pana, pozwól taki, wie pan, to ja się... Znowu, znowu pan przekształcił poważne spotkanie. Poważne spotkanie, tam gdzie pan jest, to nie ma poważnego spotkania. Tam gdzie pan jest. Ile pan płaci tym radnym, którzy pana popierają i burmistrzą? Niech pan to powie. Jednak nie wszyscy traktowali poważnie słowa polityka. Nawet nie będę tego dementował, nawet nie będę szedł do sądu, tak jak tutaj radny. Uznajmy, że pan Janusz po prostu, to jest jego cecha, że wszystkie już się oskarżę. Trudno skomentować spotkanie, bo trzeba było jakieś kryteria oceny przyjąć. Według mnie od początku nie rozmawia się w sposób merytoryczny o inwestycji tej akurat. Sporo osób zabiera głos, mówiąc o mieszkańcach. Zresztą są to osoby, od których się oczekuje no, dosyć wysokiego standardu, jeżeli chodzi o wypowiedzi. Są to posłowie, radni, używają takich argumentów, że mieszkańcy. No jacy mieszkańcy? Na sali jest maksymalnie 50 osób. Nie jest to żadna reprezentacja mieszkańców. Owszem, są tam ludzie starsi, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji i ich jak najbardziej rozumiem. Natomiast polityków, radnych, no można podejrzewać o pewne interesy polityczne, ale nie silę się jakby na ocenę, jakie one są. Większość uczestników to seniorzy. Mieszkańcy ulicy Piastowskiej, którzy z racji sąsiedztwa inwestycji mieli najwięcej pytań. No ale nie chodzi o kopcenie, o ten hurgot tych samochodów. No ten ruch. A teraz nie ma w ogóle ruchu? No nie ma takiego, bo przecież tutaj w ogóle tylko przejeżdża autobus miejski, skręca na ulicę Wolności i już my nie mamy tutaj tych autobusów nawet. Te ciężarówki już dziś jeżdżą po Nysie. One dowożą towar do każdego sklepu, dowożą do Rossmana, dowożą do delikatesów w rynku, ale proszę panią, nie wjeżdżają do budynku, tylko się rozładowują na zewnątrz. Tu ma pani gwarancję, że samochód wjedzie do środka, a pani go nie widzi. Główne obawy mieszkańców ulicy Piastowskiej, bo to są sąsiedzi, którzy się obawiają skutków galerii handlowej, są takie, że będą wjeżdżały tiry, że będą dostawy, wywóz śmieci, że to będzie strasznie przeszkadzało. Otóż no to wszystko trzeba zdementować, dlatego że galeria nie będzie miała dostaw tirami, będą to zwykłe samochody ciężarowe oraz w wyniku konsultacji wcześniej ze starostą zmieniliśmy zasadę korzystania z ulicy Piastowskiej, że będzie tam tylko wyjazd samochodów dostawczych. Natomiast wjazd będzie od ulicy Wolności. W związku z tym w połowie ograniczy to, można powiedzieć, ruch czy jakiekolwiek problemy komunikacyjne związane z ulicą Piastowską, a tylko w jednym miejscu będzie wyjazd kilkunastu samochodów ciężarowych dziennie. Młode pokolenie działaczy Ligi Nyskiej, czyli ugrupowania Janusza Sanockiego, Piotr Smoter oraz Piotr Wojtasik, mimo programowej niechęci do budowy galerii, posługiwali się argumentami, które zainicjowały dialog. Inwestor, mając taki plan, zrobi powiedzmy kondygnację podziemną w całości, jako parking, zrobi piętro i tak jak pani projektant mówiła, wyczerpie wskaźnik intensywności, będzie to 1,9. Mam wniosek do planu taki, aby wpisać zakaz zabudowy ulicy Drzymałej. Pan Piotr Smoter poruszył dwie sprawy, że obiekt ma być dwukondygnacyjny, jeżeli chodzi o kondygnację naziemną i tak będzie i nie mam nic przeciwko temu, żeby nawet w samym zapisie planu wpisać obowiązkowe dwie kondygnacje. Dzisiaj jest mowa o minimalnej wysokości w postaci 12 metrów. Wiadomo, że dzisiaj nikt by nie zbudował jednego piętra, które miałoby 12 metrów wysokości, to byłoby niecelowe, w związku z tym my planujemy dwie kondygnacje i taki zapis w planie może być, więc ta sugestia pana Smotera no, jest na pewno do uwzględnienia. Drugi problem, jaki pan Smoter poruszył, to jest kwestia tak zwanej zabudowy ulicy Drzymały. No jest to też taki rodzaj nieporozumienia, dlatego że my nie przewidujemy zabudowy jako takiej ulicy Drzymały. Sam projekt planu mówi, że ma być zachowany pełna czytelna ulica Drzymały w sensie możliwości przejścia i przejazdu, w związku z tym my planujemy jej przeszklenie. A cel jest bardzo prosty, żeby skoro są dwa budynki i mają być połączone, to one nie mogą być przedzielone ulicą Drzymały, że przejście z jednego do drugiego budynku oznacza wyjście w deszcz, czy wyjście w śnieg padający, czy wiatr. Po prostu to byłoby tak nieludzkie, że nikt by nie rozumiał, dlaczego tutaj nie położyliśmy dachu. Natomiast, żeby też nie było przeciągu, wiadomo, że trzeba też zbudować jakieś ściany, w związku z tym będzie to eleganckie przeszklenie ulicy, co spowoduje, że będzie to całoroczny pasaż handlowy, bardzo wygodny dla ludzi. Bardzo mi się podobała wypowiedź pana radnego tutaj na temat tej ulicy Drzymała.
Ja sobie nie wyobrażam, żeby w ogóle ta ulica była zaszklona i przebudowana w ten sposób, jak to ma miejsce na przykład w Berlinie, w centrum Berlina widziałem takie przeszklone połacie, czy jak pan powiedział, gdzieś tam we Włoszech tego. Nysan jest małym miastem i tego rodzaju rzeczy no tutaj nie bardzo pasują. Idźmy w tym kierunku nowoczesnych rozwiązań, a nie patrzmy co było 60 lat, bo 60 lat temu nie jeździł samochodem. Jako pracując geograf nie mówię o tym jako małe miasto. My mamy podział jednak na miasta duże i średnie. I właśnie w Polsce dużo jest takich miast średnich. To są typowe miasta powiatowe. I Nysa tu się świetnie wpisuje jako typowe miasto średnie. Takie w środkowej Europie. Miasto średniej wielkości, czyli które ma określone swoje zadania do spełnienia. I między innymi to jest ten handel, o którym żeśmy rozmawiali. A natomiast możemy się porównywać z tym, co mamy w otoczeniu. Czyli z Opolem, które jest miastem wojewódzkim, ale chociażby z Kędzierzynem Koźle, które jest dynamicznie takim no, przemysłowym miastem, ale które nie boi się takich śmiałych rozwiązań i ma piękne właśnie czy hale, czy właśnie ulice handlowe, które tutaj no nie mamy się czego wstydzić. I ja myślę, że jeżeli w Nysie ma powstać galeria, to trudno znaleźć lepsze miejsce w tej chwili, bo to jest kwestia pieniędzy. Jeżeli tu mamy inwestora, który jest chętny do tego, to musimy z tego korzystać, bo terenów jest więcej, bo przy kolejowe tereny czy inne można by zagospodarować, tylko nie ma chętnych, którzy by chcieli tam budować. Tak? Czyli są w rękach osób, które nie mają na tyle pieniędzy, żeby wielomilionową inwestycję zrealizować. Nie zabrakło jednak innych głosów. Ja się w tym, panie rybacz, ja się w tym mieście urodziłem. Ja się tu wychowałem i to miasto dla mnie jest ważne. Jeszcze powiem wprost. Jeszcze takiej, proszę pana, chucpy, to dobre żydowskie słowo, chucpy, czyli bezczelności nie było. Janusz Sanocki najwyraźniej zapomniał, że to jego ekipa podjęła decyzję pozwalającą na budowę Kauflandu. To także ich decyzjami wprowadzono niekorzystne dla inwestorów zapisy w planie zagospodarowania na Placu Wolności, przez co teren ten stał niezabudowany przez prawie 20 lat, a miasto musiało zapłacić odszkodowanie właścicielowi w wysokości prawie 2,5 miliona złotych. No, troszkę weszło takich elementów folkloru, który tu często w Nysie się pojawia. No niestety takich dyskusji uważam, że nie sprzyjający samorządowi naszemu. No, za dużo rzeczy się robi politycznych czasami, ale między tym było dużo takich ciekawych uwag z różnych stron. I w tej chwili na dzień dzisiejszy jedyną realną szansą w Śródmieściu gdzieś tutaj zrobienia właśnie galerii handlowej, ja mówię o galerii handlowej, a nie dużym centrum zachopowym. My rozróżniamy to. To, o czym tutaj była mowa. Wielkie centra handlowe podmiejskie to jest inna rzecz, to już nie zawsze są galerie, tak? To są typu Tesco czy inne, gdzie mamy duży, jeden wielki spożywczak i do tego ileś dodanych sklepów dodatkowych. Tu chodzi o galerię, która oferuje nam nie tylko handel, ale też miejsce rozrywki, miejsce pewnej kultury, takiego rozkręcania śródmieścia miasta. Tak? W dyskusji padły również głosy, że jeśli miasto ma się rozbijać, należy posłuchać także, co mają do powiedzenia młodsze roczniki, bowiem od tego, czy zdecydują się tu osiedlić, zależy przyszłość Nysy. Nysa się zestarzała, to jest raz. Nysy ucieka, cała masa ludzi uciekło. Trzeba tych młodych jakoś przyciągnąć. Będzie dobrze, że może im przyciągnie galeria, bo może będą miejsca pracy, może będzie źle. Czy ja przede wszystkim uważam jako osoba młoda, która w tym momencie kończy studia i myśli o powrocie do Nysy, to uważam, że brakuje takich elementów w naszym mieście, elementów stricte centrotwórczych. No bo powiedzmy sobie otwarcie, ale galeria handlowa to nie jest tylko miejsce handlu, ale to jest przede wszystkim miejsce spotkań, głównie młodych ludzi, ale również starszych. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, proszę zobaczyć w dużych miastach, gdzie powstały galerie handlowe, ruszyła znowu dyskusja, czy jest sens budować w centrum miasta galerie handlowe, czy lepiej z tego centrum miasta handel wyprowadzić, a prowadzić coś innego. W różnych opracowaniach, z informacji, z którymi się spotykam, tu z panem też żeśmy dyskutowali, mamy wiedzę, że galerie handlowe są związane z funkcją centrotwórczą. One przyciągają do środka. Tak? I teraz w dużej mierze, jak się podnosi też problem przedsiębiorców, myślę, że to dla naszych przedsiębiorców to jest bardzo duże wyzwanie, jak skorzystać z tego, że powiedzmy, gdyby tu obiekt powstał, będzie go odwiedzać 2000, 5000 ludzi dziennie i jak przygotować swoją ofertę ku temu, żeby oni z tego obiektu wyszli na ulicę Wrocławską i poszli coś kupić u tego przedsiębiorcy, bo gwarantuję państwu, że jeżeli ten obiekt byłby na ulicy Zwycięstwa
i ktoś z Prudnika by przyjechał do Nysy, do galerii handlowej, to on do Nysy nie wjedzie. A tutaj jest potencjał. Potencjał, co zrobić, żeby przejąć tak naprawdę część klientów, żeby ich wykorzystać i tchnąć energię w centrum naszego miasta. Od początku byłem jakby orędownikiem tego, żeby popatrzeć naprzód, opracowując plan dla tego terenu. Czyli biorąc pod uwagę, że ulica Kolejowa jest planowana jako deptak, czyli takie miejsce, gdzie będzie możliwość komunikacji centrum z centrum środkowym, w tym kontekście popatrzeć na obiekt, że on będzie spajał jakby tą ulicę w całość. Nawet sugerowałem, żeby po drugiej stronie, gdzie obecnie też jest park, też pozwolić w przyszłości na zabudowę, żeby wytworzyła się zabudowa pierzejowa i na zamknięciu takiej ulicy w okolicach ronda powinien być jakiś wyższy akcent urbanistyczny. Były też głosy pozytywne i z tych się cieszę, że sama galeria jest rozwiązaniem dobrym dla miasta, że tak naprawdę dla sąsiadów też jest rozwiązaniem wygodnym, że sąsiedzi będą korzystali z zakupów, będą korzystali z kina, będą przychodzili do kawiarni czy do restauracji. Tak naprawdę dzisiaj tego nie doceniają, dlatego że wielu mieszkańców jest straszonych przez radnych czy przez takich dosyć nieodpowiedzialnych naszych oponentów, którzy wymyślają sobie nieprawdziwe rzeczy o galerii i straszą, że będą tiry, że będzie mnóstwo ludzi, że będzie hałas, że będą śmieci. To wszystko nie jest prawda. Oczywiście każdy obiekt handlowy w centrum miasta powoduje jakiś ruch i powoduje jakieś małe zamieszanie, natomiast tak naprawdę dzisiaj te obiekty się buduje dla ludzi po to, żeby one były wygodne dla ludzi i były też akceptowalne dla mieszkańców, więc są takie rozwiązania, które powodują, że nie będzie zbyt głośno, bo przecież są jakieś wytłumienia dla wentylatorów chociażby, że ograniczamy ilość samochodów dostawczych, że ograniczamy ten wjazd, wyjazd, w związku z tym na pewno ten obiekt chcemy zbudować, żeby on był przyjazny dla ludzi, również dla sąsiadów, bo chcemy, żeby sąsiedzi byli naszymi głównymi, pierwszymi klientami. Ważne jest, że taka debata publiczna się odbywa, jest ona ustawowym obowiązkiem, jest elementem partycypacji społeczeństwa w planowaniu przestrzennym i dobrze, że dzisiaj można było się spotkać, wyjaśnić, rozwiać pewne wątpliwości, zwłaszcza, że powiedzmy sobie otwarcie, no ale politykom zależy przede wszystkim na nakierunkowaniu przekazu, który jest zgodny z ich programem wyborczym. Rozmowy o przyszłości miasta nie zawsze łatwe, ale na pewno są bardzo potrzebne. Szkoda tylko, że mieszkańców nie było więcej, ale dobre i to. Kursy językowe, przedmaturalne i korepetycje. W Centrum Edukacyjnym Uniwersum oferujemy zajęcia indywidualnie i w grupach. Uczymy wszystkich przedmiotów maturalnych. Uniwersum. Wejdź na edunysa.pl. Amerykańskie kliniki serca, największa w Polsce sieć klinik kompleksowo leczących choroby układu krążenia, podjęła decyzję o zamknięciu dwóch pełnoprofilowych oddziałów chirurgii naczyniowej, w tym kliniki w Nysie. Co to oznacza dla chorych? Kolejki do specjalistów, wielomiesięczny czas oczekiwania i niepewność. Polsko-amerykańska klinika serca istnieje w Nysie od 2 lat i przyjmuje, a raczej przyjmowała, około 140 pacjentów miesięcznie. Użyliśmy czasu przeszłego, bowiem klinika w Nysie wkrótce zostanie zamknięta. Przyczyną, jak zawsze w służbie zdrowia, są pieniądze. Oddział funkcjonuje od 2,5 roku. Otrzymaliśmy kontrakt w wysokości 1,2 mln rocznie, wykonując zabiegi za 11-12 milionów złotych rocznie. I od 2 lat NFZ systematycznie co miesiąc, widząc nasze wykonania, dokładnie wie, jakie te wykonania są i jakie potrzeby są, jeśli chodzi o chirurgię naczyniową. Jak mówi dr Jacek Polewiak, wbrew temu, co twierdzi rzecznik, NFZ doskonale zdawał sobie sprawę z tego, iż liczba wykonywanych zabiegów znacznie przekracza wartość przyznanych środków, a zapotrzebowanie na usługi kliniki było i jest ogromne i ciągle wzrasta. Od 2 lat, jak my tu pracujemy, widać, że to zapotrzebowanie jest 10-krotnie większe niż fundusze nam przyznane i nikt z tym nic nie robi. Oddział chirurgii naczyniowej w Nysie utrzymywał bardzo dobre wyniki leczenia, przyjmując całodobowo ciężko chorych pacjentów z zaawansowanymi chorobami układu krążenia. Lekarze przyjmowali praktycznie 10-krotnie więcej zabiegów i operacji, niż obejmował kontrakt. Pan profesor Buszman, szef naszej firmy, no, stwierdził, że ci pacjenci, będąc w stanie zagrożenia życia i zdrowia, no, nie powinni czekać tak długo. Dlatego
część, spore jak widać, część finansów naszych była kredytowana. Pan profesor liczył na to, że ostatecznie NFZ zapłaci chociaż za część tych zabiegów. I dzięki temu ci nasi chorzy nie musieli czekać w tak koszmarnych kolejkach, jak są do chirurgii naczyniowej w naszym województwie. Sami pacjenci zachwalają pobyt w klinice. Tylko jest tak przyjemnie. I jeżeli człowieka cośkolwiek tylko zaboli i człowiek zawoła siostrę, siostra jest natychmiast. No to jest nie do porównania w innych szpitalach. I opieka dobra, i lekarska, i pielęgniarska. No super. I jedzenie fajne. Lekarze, profesjonaliści, czy sprzęt, w ogóle same pokoje dla chorych. A to jest chyba najważniejsze dla chorych, nie? Pielęgniarki, pomoc, no to jest coś wspaniałego. Najważniejsze jest to, że w Nysie nie trzeba było czekać na przyjęcie do szpitala i wykonanie zabiegów tak długo, jak w innych miastach. Dla porównania, w Opolu na wizytę u specjalisty czeka się około 7 miesięcy. Tu jest, nie wiem, fantastycznie. Przyjechałem to zaraz po tygodniu, już wszystko, byłem przyjęty. To jest najważniejsze. W innych szpitalach się czeka po ileś tam miesięcy, a tu za miesiąc już byłam i następna wizyta za drugi miesiąc. Stawki w Nyskiej klinice są znacznie niższe niż w jednostkach państwowych, więc trudno zrozumieć, jakie oszczędności widzi NFZ w ograniczeniu kontraktów. Państwowe jednostki otrzymują specjalistyczne 52 zł za punkt. Natomiast my, aby ten kontrakt dostać, musieliśmy zaproponować 48 zł za punkt. Od 48 zł do 52 to jest 10% różnicy, czyli mówiąc inaczej, za każde 10 milionów złotych wydane przez NFZ można by milion zaoszczędzić, lecząc w naszym ośrodku. W odróżnieniu od placówek państwowych klinika jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt na poziomie światowym. Mamy jedyną w województwie i na razie zdaje się jedyną nawet w stosunku do sąsiednich województw salę hybrydową. Mamy najnowocześniejszą salę operacyjną w tym województwie. Zamknięcie placówki w Nysie będzie oznaczało utratę szansy na skuteczne leczenie dla tysięcy osób. Sytuacja będzie najprawdopodobniej dramatyczna tych pacjentów, bo tak, część z nich ma rozpoczęte leczenie. Są jakby w trakcie kilkuetapowego leczenia. I teraz my, nie mogąc zapewnić kolejnego etapu, no skażemy ich albo na długie oczekiwanie i jakby zniweczanie całkowite tego pierwszego etapu leczenia, albo będą musieli udać się do innych województw, poszukując pomocy. No inne rozwiązanie jest takie, że musieliby za te zabiegi po prostu u nas zapłacić. Natomiast te zabiegi są drogie, bo kosztują kilka tysięcy złotych i tych chorych po prostu nie będzie na to stać. Więc albo ta liczba amputacji znów wzrośnie, albo zapłacą z własnej kieszeni. Natomiast co bym chciał powiedzieć, bardzo, bardzo ważną rzecz, ponieważ pani rzecznik NFZ-u próbowała uspokoić opinię społeczną, mówiąc, że los pacjentów, których my tu nie przyjmiemy, jest zabezpieczony. Żeby nie było paniki po prostu, że sytuacja jest opanowana. Natomiast owszem, zgodzę się, że Wojewódzkie Centrum Medyczne jest w stanie przyjąć o 14 chorych miesięcznie więcej, bo taki był nasz kontrakt. Myśmy dostawali pieniądze na leczenie 14 chorych miesięcznie. To jest 2,5 dnia naszej pracy normalnej. Myśmy wykonywali około 120 operacji miesięcznie. To proszę sobie wyobrazić, jaka jest skala. Więc owszem, zgodzę się, WCM jest w stanie zabezpieczyć 14 chorych miesięcznie więcej. Natomiast nie jest w stanie wykonać więcej 1200 zabiegów, które myśmy tu wykonali. Bo samych swoich zabiegów naszych wykonują potworną ilość i tych 1200 więcej nie wykonają. W Polsce średnio co godzinę ktoś traci nogę w wyniku amputacji i dotyczy to nie tylko osób starszych, ale również osób w wieku produkcyjnym. Dlatego szokujące jest, że w tej sytuacji obcina się pieniądze na leczenie, które mogłoby odwrócić ten negatywny trend. Dyrekcja Opolskiego NFZ-u, jak również w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim do spraw chirurgii naczyniowej, powinni już dawno zainterweniować o tym niedofinansowaniu. Województwo opolskie jest na pierwszym miejscu w Polsce, jeśli chodzi o ilość amputacji dużych kończyn dolnych. To jest fatalne pierwsze miejsce. Mamy nadzieję, że decyzja nie jest ostateczna, a powiatowe władze samorządowe, które aktywnie włączyły się w walkę o utrzymanie PAKS w Nysie, zadziałają skutecznie. I niech pomyślą ci na górze, żeby
co mają zrobić, żeby taki właśnie szpital został. Z takimi ludźmi, z taką opieką, ze wszystkim. Problem ten nie jest wyłącznie lokalny. Dotyczy także innych oddziałów PAKS w Polsce. W sprawę włączyły się także media ogólnopolskie. Propozycja amputacji nogi zamiast leczenia stopy cukrzycowej, jednego z najczęstszych powikłań u diabetyków. Taka jest rzeczywistość w polskich szpitalach. Co 2 godziny amputacja. W tej sprawie statystyki są z roku na rok coraz gorsze. Pacjenci w liście otwartym do resortu zdrowia apelują o natychmiastowe zmiany, bo pod względem jakości leczenia jesteśmy na końcu Europy. Zamknięcie oddziałów PAKS oznacza, że wbrew zapowiedziom rządu zmiany w finansowaniu szpitali mogą doprowadzić nie do polepszenia, lecz do znacznego pogorszenia dostępu pacjentów do procedur ratujących życie. Moc korzyści Forda. Ford Fiesta w ofercie Ford Multi Opcje od 331 zł miesięcznie. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.